Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę i okazuje się, że twoje teksty, oferty, teksty na stronie internetowej, czy to co piszesz na Facebooku, na Instagramie, w social media, czy na ulotkach, okazuje się, że jednak to nie sprzedaje i nie zwraca uwagi. Prawdopodobnie twoim problemem są początki tych tekstów, czyli nagłówki. Musisz wiedzieć, że nagłówek oferty tekstu na stronie www, czy wpisu na Facebooku, czy nawet tekstu na grafice, tak naprawdę nagłówek często to jest 90% skuteczności twoich tekstów. Dlaczego? Dlatego, że logicznie, jeżeli ktoś nie zauważy twojego tekstu, to go nie przeczyta, więc nie będziesz mógł na niego wpływać, nie pokażesz mu korzyści. Więc prawdopodobnie może być tak, że masz świetną usługę, masz świetny produkt, jesteś najlepszą firmą w tej branży, ale to konkurencja sprzedaje więcej, bo po prostu potrafią lepiej pisać. Nie każdy ma umiejętności copywriterskie, nie każdy zatrudnia dobrego copywritera, nie każdy dobrze pisze. Dlatego stworzyliśmy oprogramowanie, które napisze za ciebie 139 super sprzedających, silnych nagłówków, które są skonstruowane według mistrzów reklamy. To narzędzie nazywa się Headline Generator. Ono polega na tym, że masz tutaj na początek, masz 7 różnych schematów nagłówków, czyli na przykład masz nagłówek, z którym są dwie korzyści. Jest nagłówek, który mówi o kosztownej pomyłce. Jest na przykład nagłówek, który pokazuje, że klient coś zacznie robić, czyli na przykład będzie odnosił sukcesy, ale też przestanie coś robić, czyli przestanie się zamartwiać i tak dalej. Jest też, mamy nagłówek w stylu blokujące błędy, czy cel i gwarancja satysfakcji. Więc nie musisz być dobrym copywriterem, wystarczy, że masz to narzędzie. Tutaj wygenerujesz sobie 139 nagłówków w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. No i teraz, żeby pokazać ci na żywo, jak się tworzy takie super sprzedające nagłówki, to mam tutaj podczas webinarów, podczas szkoleń zawsze pytam się, w jakiej działasz branży. Więc wypisałem sobie tutaj kilka branż, wykorzystałem takie dosyć ciekawe narzędzie, koło fortuny, więc żeby pokazać ci, że to narzędzie pisze praktycznie w każdej branży, teraz po prostu wylosuję branżę i napiszę dla niej 139 nagłówków. Startujemy. OK, wybrało nam wirtualną asystentkę, więc napiszę teraz teksty, oferty, no, początki ofert, nagłówki dla wirtualnej asystentki. Zaczniemy sobie od uniwersalnych, dlatego że tutaj masz 111 nagłówków gotowych, czyli zobacz, wchodzisz sobie tutaj, klikasz, możesz oczywiście też losować. I pierwszą rzeczą, którą robisz, to po prostu uzupełniasz kilka pól. Tutaj akurat jest chyba 5 z tego, co zauważyłem. Każdy oczywiście odpowie na te pytania, bo one są banalnie proste. Czyli na przykład nazwij swój produkt albo usługę. Więc mamy tutaj tak wirtualna asystentka. OK, zrobione. Jeżeli masz inny produkt, to sobie po prostu wpisujesz. Wybierz problem, który rozwiązuje dany produkt albo usługa, więc wirtualna asystentka rozwiązuje problem, na przykład brak czasu na przykład dla rodziny i rozwój biznesu. OK. Następnie grupa docelowa to zapracowani przedsiębiorcy na przykład. I OK, no więc swoją grupę docelową znasz. Teraz wpisujemy główną korzyść dla osób, które skorzystają z takich wirtualnych usług, wirtualnej asystentki. Więc zadaj sobie pytanie, co takiego ta osoba osiągnie, jak skorzysta, jeżeli zleci tobie na przykład prowadzenie social media, czy jakieś prace biurowe. Czyli na przykład korzyścią będzie to, będziesz miał więcej czasu, albo na przykład więcej czasu już bez będziesz, bo tam będziemy dodawali to, więcej czasu dla rodziny i rozwój firmy. No bo tego chce przedsiębiorca, żeby miał czas na przykład rozwijać firmę, żeby miał więcej wolnego czasu, żeby nie był zatrudniony jakby w swojej firmie. I teraz po jakim czasie twój produkt przyniesie efekty? Czyli na przykład już po 7 dniach, albo na przykład zaczynacie współpracę po 7 dniach, albo na przykład do 3 dni, tak? Czyli w 3 dni już ta osoba poczuje różnicę, czyli będzie miała mniej pracy, czyli po 3 dniach albo 3 dni. Później oczywiście to już trzeba będzie odmienić. I zobacz, geniusz tego narzędzia polega na tym, że wystarczy, że tutaj klikniesz, i to narzędzie już w tle napisało 111 nagłówków i kolejne masz w innych jakby tych schematach. I zobacz, ile tego jest. Czyli masz tutaj w tym przypadku 111 pomysłów, żeby rozpocząć jakiś tekst na ulotce, na sklepie internetowym. Każdy produkt na sklepie możesz inaczej opisywać. Jak masz bloga, czy powiedzmy dłuższy opis w sklepie internetowym,
Możesz sobie dodawać tak zwane śródnagłówki. I zobaczmy, co tutaj nam się pojawiło. Czy wiesz, dlaczego tylko nieliczni zapracowani przedsiębiorcy potrafią mieć więcej czasu dla rodziny i rozwój firmy w 3 dni albo krócej? Ta-dam! To jest napisane, jakby to napisał profesjonalny copywriter. Oczywiście tutaj trzeba sobie pewne rzeczy czasami gramatycznie dopasować, ale zobacz, jak to działa. Bierzesz sobie dalej. Czasami niektóre nagłówki to jest jak połowa twojego tekstu na fanpage'u. Zapracowani przedsiębiorcy mówią, że jest czas przed i po poznaniu wirtualnej asystentki. Mylą się? Mają rację? Raczej takiego czegoś nie wymyślisz. Dlaczego 90% zapracowanych przedsiębiorców nie osiąga zadowalających efektów? Po prostu nie znają rozwiązania, którym jest wirtualna asystentka. Jeden typ zapracowanych przedsiębiorców, który poradził sobie z problemem braku czasu dla rodziny i rozwoju biznesu. Proszę bardzo, jeden typ zapracowanych przedsiębiorców, tutaj sobie to poprawiamy, zapracowanych przedsiębiorców, którzy poradzili sobie z problemem braku czasu. I zobacz, tutaj mamy wizualizację tego nagłówka, tak on będzie wyglądał i wystarczy, że go sobie wrzucisz na ofertę. Od razu widzisz, że to może fajnie działać. Jeżeli nie chcesz tych, żeby każde słowo zaczynało się z wielkiej litery, bo bardzo często to pomaga w widoczności tego tekstu, te teksty są często częściej klikalne, to możesz po prostu sobie to skopiować. Genialna sprawa, jeżeli chcesz pisać tego typu nagłówki, tutaj gdzieś możesz zdobyć to narzędzie w okazyjnej cenie, bo już niedługo będziemy podnosili tą cenę, więc prawdopodobnie trafiłeś na promocję, kliknij tutaj i dołącz do nas i korzystaj z generatora nagłówków. Do zobaczenia po drugiej stronie.